Oto Melara Compact to włoska armata morska kalibru 76 mm. Została opracowana w latach 60. jako uniwersalna broń okrętowa, zdolna do zwalczania różnorodnych celów powietrznych, nawodnych oraz lądowych. Dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom i masie, można ją instalować na jednostkach o wyporności już od około 60 ton. Mierzy nieco ponad 7 m30 cm długości, waży zaś 7,5 tony. Wieża działa wykonana została z włókna szklanego. Jest bezzałogowa, gazoszczelna i sterowana zdalnie. W razie awarii zasilania istnieje możliwość sterowania ręcznego. System składa się z części umieszczonych nad i pod pokładem w tym armaty w zamkniętej wieży, magazynu amunicji, podajnika oraz konsoli kierowania ogniem. Lufa chłodzona wodą morską wyposażona jest w hamulec wylotowy i przedmuchiwacz. Obsługa systemu obejmuje operatora pracującego przy konsoli oraz dwóch lub trzech członków załogi odpowiedzialnych za podajnik amunicji. Podstawowy magazyn w tej wersji mieści około 70 nabojów, które mogą być uzupełniane ręcznie nawet podczas strzelania. System umożliwia bardzo szybkie otwarcie ognia. Czas reakcji wynosi około 3 sekund od chwili wykrycia zagrożenia. Armata uzyskuje szybkostrzelność do 80 strzałów na minutę. Broń przystosowano do różnorodnej amunicji. W tym odłamkowo burzącej, przeciwpancernej i wielozadaniowej, wyposażonej zarówno w zapalniki uderzeniowe, jak i zbliżeniowe. Armata szybko zdobyła uznanie marynarek wojennych na całym świecie. Trafiła na wyposażenie kilkuset okrętów, w tym polskich fregat płaski i Kościuszko. W przypadku naszych okrętów są to działa wyprodukowane na licencji w Stanach Zjednoczonych. Działa te są nieznacznie mniejsze i lżejsze, Mierzą nieco ponad 7 metrów długości i ważą o blisko 60 kg mniej. Wzrost zagrożenia ze strony pocisków kierowanych skłonił włoskich konstruktorów do opracowania w latach 80. zmodernizowanej wersji działa, Super Rapid. Nowa odmiana cechowała się istotnie zwiększoną szybkostrzelnością sięgającą 120 strzałów na minutę oraz wyższą prędkością obrotu wieży i podniesienia lufy. Zastosowanie lżejszych części, elementów tytanowych i udoskonalonych mechanizmów pozwoliło skrócić cykl strzału do pół sekundy. Super Rapid otrzymał nowy system stabilizacji, zapewniający bardzo wysoką precyzję prowadzenia ognia seryjnego. Magazyn amunicji został zmodyfikowany, co umożliwiło stosowanie szerszej gamy pocisków. Wprowadzono także nowoczesne zapalniki oraz udoskonalone silniki hydrauliczne w podajniku. Obsługa armaty korzystała już z cyfrowych systemów dowodzenia i nowej konsoli z ekranem ciekłokrystalicznym. Wieża wzmocniona została pod kątem wytrzymałości konstrukcyjnej i oferowana była w kilku wariantach, również o zmniejszonej sygnaturze radarowej. Super Rapid stanowi uzbrojenie korwety patrolowej Ślązak. Oto Melara Marlin został natomiast stworzony z myślą o zwalczaniu zagrożeń asymetrycznych i działaniach w rejonach przybrzeżnych, środowisku sprzyjającym ukrywaniu się piratów czy przemytników. System powstał w odpowiedzi na te wymagania, łącząc zalety niewielkiej masy, zdalnego sterowania i stabilizacji uzbrojenia z wysoką celnością oraz szybkością naprowadzania. Dzięki temu umożliwia skuteczne prowadzenie ognia bez narażania załogi, która nie musi obsługiwać stanowiska ręcznie. Modułowa konstrukcja pozwala na współpracę zarówno z urządzeniami pokładowymi, jak i z okrętowym systemem walki. Marlin może być uzbrojony w różne typy armat automatycznych, np. 25 mm Bushmaster czy 30 mm Mauser. Został również zaprojektowany w wariancie artyleryjsko-rakietowym, umożliwiającym zastosowanie modułów z samonaprowadzającymi się pociskami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu. System wskazuje na możliwość integracji, między innymi francuskich pocisków Mistral 2 lub rosyjskich Igła S, przeznaczonych do zwalczania niewielkich samolotów, bezzałogowców oraz małych jednostek nawodnych. Skuteczność bojową zapewnia zasięg ognia sięgający 6 km wobec celów nawodnych oraz 4 km wobec obiektów powietrznych. Szybkostrzelność zależna od użytego działka wynosi od 100 do 120 pocisków na minutę. A podajnik mieści od 160 do ponad 200 sztuk amunicji. Cała konstrukcja, przy długości niespełna 3,5 metra, charakteryzuje się zwartą budową oraz masą od nieco ponad 1100 do około 1400 kg. Marlin może pełnić rolę podstawowego uzbrojenia artyleryjskiego na mniejszych jednostkach lub dodatkowego wspierającego systemu na większych okrętach. Wśród okrętów marynarki wojennej RP takie wyposażenie posiada Ślązak. AK-176 to radziecka armata morska kalibru 76 mm. Została przyjęta do służby pod koniec lat 70. jako główne uzbrojenie artyleryjskie dla lekkich jednostek pływających. Powstała w odpowiedzi na wprowadzenie w marynarkach państw zachodnich oto Melara. Wieże armaty wykonano ze stopów aluminiowo-magnezowych, dzięki czemu jej masa jest relatywnie niska. Obsługa ma do dyspozycji kilka trybów prowadzenia ognia. Automatyczny, półautomatyczny lub ręczny, przy czym w normalnych warunkach działa on na podstawie wskazań radaru artyleryjskiego Wympieł. Armata może być także naprowadzana optycznie za pomocą celowników, a w razie awarii ręcznie. Lufa gwintowana jest chłodzona wodą morską i wyposażona w przedmuchiwacz oraz pionowy zamek klinowy. Nabojami zasilana jest automatycznie z dwóch stron z magazynu podwieżowego, mieszczącego 152 naboje. Maksymalna długość serii wynosi 70 strzałów, po czym konieczne jest przerwanie ognia i schłodzenie lufy. Masa całego stanowiska wynosi około 11 ton bez amunicji i ponad 13 ton z pełnym magazynem. Szybkostrzelność armaty waha się w przedziale od 30 do 120 strzałów na minutę. Pociski osiągają prędkość wylotową bliską 1000 metrów na sekundę, a skuteczny zasięg ognia wynosi 12 km w poziomie i 7 km w pionie. Zastosowana amunicja obejmuje m.in. pociski odłamkowo-burzące z zapalnikiem uderzeniowym przeznaczone do zwalczania celów nawodnych i lądowych oraz pociski rozpryskowe z zapalnikiem zbliżeniowym przeciw celom powietrznym. Pod koniec lat 80. wprowadzono wersję zmodernizowaną oznaczoną literą M wyposażoną w nowy system kierowania ogniem z kanałem telewizyjnym i dalmierzem laserowym, co poprawiło precyzję naprowadzania oraz odporność na zakłócenia. Udoskonalono również układ podawania amunicji, a opcjonalnie wieża mogła otrzymać lekkie opancerzenie przeciwodłamkowe. Właśnie ta wersja znajduje się na okrętach Wojska Polskiego: kaszub, orkan, piorun i grom. AK-630 to w pełni zautomatyzowane, sześciolufowe działko szybkostrzelne kalibru 30 mm, oparte na zasadzie działania systemu Gatlinga. Podstawą konstrukcji jest radziecka armata dostosowana do wymogów marynarki wojennej poprzez wydłużenie lufy do 54 kalibrów oraz zastosowanie chłodzenia wodnego całego bloku. Rozwiązania te pozwoliły na uzyskanie imponującej szybkostrzelności, sięgającej do 5000 strzałów na minutę, przy możliwości prowadzenia ciągłej serii do 400 pocisków. Samo działko jest stosunkowo lekkie i waży nieco ponad 200 kg. Cała wieża artyleryjska wraz z mechanizmami i systemem naprowadzania ma jednak masę 1800 kg. Do tego dochodzi zapas gotowej amunicji, obejmujący 2000 nabojów. W przypadku większych jednostek istnieje możliwość zabrania dodatkowego zapasu 1000 nabojów, które mogą być ręcznie uzupełniane w magazynie wieży. Głównym zadaniem systemu jest zwalczanie zagrożeń powietrznych, a także niewielkich celów nawodnych. Armata może być również wykorzystywana przeciw celom lądowym do niszczenia stanowisk ogniowych na wybrzeżu czy neutralizacji dryfujących min morskich. Zasięg skutecznego ognia przeciwko celom powietrznym sięga 5 km, natomiast przeciw celom nawodnym wynosi 4 km. Prace nad armatą rozpoczęto w latach 60. Prototyp powstał w roku 64, a 5 lat później rozpoczęto seryjną produkcję dział. W kolejnych latach system był stale udoskonalany. W roku 79 pojawiła się wersja oznaczona literą M, w której płaski magazyn amunicji zastąpiono bębnowym, co poprawiło niezawodność i szybkość podawania pocisków. W takim wariancie system trafił na ponad 400 okrętów wojennych różnych klas, w tym polskich orkan, piorun i grom. Okrętowy system uzbrojenia powstał z myślą o zwalczaniu różnorodnych zagrożeń powietrznych i nawodnych. Wyposażony jest w automatyczną armatę kalibru 35 mm oraz własny optoelektroniczny układ kierowania ogniem, co pozwala mu działać zarówno w dzień, jak i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. Może funkcjonować jako element zintegrowany z okrętowym systemem zarządzania walką lub pracować autonomicznie. Konstrukcja została oparta na technologii włókien węglowych, dzięki czemu uzyskano niską masę wynoszącą niewiele ponad 3 tony oraz kompaktowe gabaryty. Umożliwia to jego montaż nawet na niewielkich jednostkach. Ponadto, modułowa budowa rozwiązania pozwala na elastyczną integrację z różnymi typami okrętów. OSU składa się z automatycznej armaty morskiej, głowicy obserwacyjno-śledzącej, bloku systemu kierowania ogniem oraz opcjonalnego rezerwowego stanowiska kierowania. Zdolny jest do wykrywania, śledzenia i zwalczania samolotów, śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych oraz pocisków rakietowych. A także celów nawodnych i asymetrycznych. Badania potwierdziły jego skuteczność na dystansie do 5,5 km oraz na pułapie do 3,5 km przy szybkostrzelności sięgającej 550 pocisków na minutę. Amunicja dostarczana jest dwustronnie, z dwóch magazynów mieszczących po 100 sztuk każdy. System pozwala na stosowanie różnorodnych rodzajów amunicji, w tym podkalibrowej oraz programowalnej. Szczególnym rozwiązaniem jest pocisk z funkcją programowanego rozcalania, który umożliwia precyzyjne rażenie w określonym punkcie trajektorii. OSU oferuje pracę w trybie automatycznym i półautomatycznym, a w sytuacjach awaryjnych sterowanie może być przejęte przez rezerwowe stanowisko. Precyzję i skuteczność zapewnia zintegrowana głowica śledząca, wyposażona w kamerę termowizyjną, kamerę światła dziennego oraz dalmierz laserowy. Całość wspierana jest przez system stabilizacji, który umożliwia prowadzenie celnego ognia także w trudnych warunkach morskich. Rozwiązanie korzysta z wideotrakera SOWA, zapewniającego automatyczne i wielokanałowe śledzenie celów bez konieczności ręcznej ingerencji operatora. Broń powstała w ramach konsorcjum polskich firm i instytucji przy współudziale Marynarki Wojennej. Pierwszy prototyp zamontowano na ORP Kaszub w roku 2016, gdzie przez trzy lata przechodził intensywne testy. Obecnie osu znajduje się na wyposażeniu niszczycieli min Albatros i Mewa. Wróbel to podwójnie sprzężona armata morska kalibru 23 mm. Została opracowana w Polsce w latach 70. w celu zastąpienia przestarzałej konstrukcji radzieckiej, używanej na lżejszych okrętach polskiej marynarki wojennej jako broń przeciwlotnicza. Nowe rozwiązanie miało wypełnić lukę tam, gdzie instalacja większej armaty automatycznej nie była możliwa, z powodu ograniczonej przestrzeni podpokładowej i wyższych kosztów zakupu uzbrojenia. Zestaw składa się z dwóch luf o długości blisko dwóch metrów, chłodzonych powietrzem, a jego obsługa ogranicza się do jednej osoby. Wieża armaty waży 2500 kg. Prędkość początkowa wystrzelonego pocisku sięga 970 m na sekundę. Donośność skuteczna wynosi 2000 metrów w przypadku celów nawodnych, do 2500 metrów przy strzelaniu pod kątem 45 stopni do obiektów powietrznych oraz 1500 metrów w pionie. Szybkostrzelność teoretyczna sięga od 1600 do 2000 strzałów na minutę, podczas gdy praktyczna wynosi do 400 strzałów na minutę. Uzbrojenie korzysta z amunicji w postaci nabojów w wersjach odłamkowo-burząco-zapalającej oraz przeciwpancerno-zapalająco-smugowej. Zapas amunicji w wieży to dwie kasety po 50 nabojów. Wróbel znajduje się na wyposażeniu okrętów Kaszub i Bałtyk, a także kutrów transportowych projektu 716, niektórych trałowców i stacji demagnetyzacyjnych oraz kilku jednostek pomocniczych. Łącznie w latach 80. w Tarnowie wytworzono około 50 zestawów, a ich produkcję zakończono w roku 90. Następcą systemu została nowocześniejsza wersja rakietowo-artyleryjska WRUBEL-2. II. WRUBEL-2 II łączy podwójnie sprzężoną armatę uniwersalną kalibru 23 mm z dwiema wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, produkowany jest we współpracy zakładów mechanicznych w Tarnowie. Oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono chłodzenie wodne luf, a zapas nabojów został powiększony czterokrotnie. Skrzynie amunicyjne umieszczono po obu stronach armaty. Stanowisko operatora mieści się w górnej części wieży, osłoniętej przezroczystym tworzywem sztucznym. Napędy konstrukcji i mechanizmów podniesienia armat pozostały hydrauliczne. Jednak na początku XXI wieku powstał prototyp wersji z napędami elektrycznymi przystosowany do integracji z systemem kierowania ogniem. W roku 2001 unowocześniono także system chłodzenia. Zestaw pozostaje ważnym elementem uzbrojenia polskich okrętów, przykładowo transportowo-minowych Lublin, Kraków i Gniezno, trałowców Mamry i Wigry oraz okrętu dowodzenia kontradmirał Ksawery Czernicki. Phalanx Close-In Weapon System to zautomatyzowany system artyleryjski, przeznaczony do obrony przed pociskami przeciwokrętowymi oraz samolotami przeciwnika na bardzo krótkich dystansach. Został opracowany w firmie General Dynamics, a od roku 2007 jego producentem jest amerykański koncern Raytheon. Wszedł do uzbrojenia większości jednostek US Navy oraz ponad 20 innych państw. Początki prac nad bronią sięgają końca lat 60. A pierwsze testy prototypów przeprowadzono na początku lat 70. W roku 77 system został oficjalnie przyjęty do uzbrojenia. Podstawowym elementem Phalanx jest sześciolufowe działko Gatlinga Vulcan kalibru 20 mm, sprzężone z radarami wyszukującymi i śledzącymi cele. Dzięki temu system działa w pełni autonomicznie, wykrywa zagrożenie, przeprowadza atak i raportuje jego zniszczenie. W zależności od wersji szybkostrzelność wynosi od 3000 do 4500 pocisków na minutę. Cały zestaw umieszczony jest w obrotowej wieżyczce i zajmuje powierzchnię około 5 metrów kwadratowych pokładu. Jego masa, w zależności od odmiany, waha się od blisko 5,5 do ponad 6 ton. W toku eksploatacji system przeszedł liczne modernizacje. Wersja blok Zero była pierwszą wprowadzoną do służby, a kolejne warianty stopniowo zwiększały możliwości bojowe. Odmiana blok 1 posiadała ulepszony radar, zwiększoną szybkostrzelność oraz możliwość zwalczania celów atakujących pod dużym kątem. Wersja 1A wyposażona została w szybszy komputer umożliwiający przechwytywanie manewrujących celów. W roku 99 pojawił się wariant 1B z sensorem podczerwieni Flir, co pozwoliło na zwalczanie również celów nawodnych i nisko lecących statków powietrznych. Zasięg skuteczny falangi wynosi mniej niż jedną milę morską czyli około półtora km. Działko porusza się bardzo szybko i precyzyjnie. W poziomie osiąga prędkość ponad 120 stopni na sekundę, a w pionie ponad 90 stopni. Najnowsze wersje obejmują pole działania od 25 stopni poniżej horyzontu do 85 stopni powyżej niego. Dzięki dużej autonomii, Phalanx może funkcjonować nawet w przypadku poważnych uszkodzeń okrętu. Obecnie uznaje się, że samodzielnie nie zapewnia pełnej ochrony przed najnowszymi pociskami, dlatego najczęściej jest uzupełniany rakietowymi systemami obrony bliskiego zasięgu, takimi jak RIM-116 RAM. Mimo to rozwiązanie pozostaje szeroko stosowanym i cenionym elementem obrony, w tym polskich fregat Kościuszko i Pułaski. Wielkokalibrowy karabin maszynowy to polska konstrukcja opracowana w końcówce lat 90., produkowana przez zakłady mechaniczne Tarnów. Stanowi krajową modyfikację radzieckiego karabinu maszynowego NSW. Broń zasilana jest metalową taśmą segmentową z ogniwami otwartymi, mieszczącą od 50 do siedemdziesięciu nabojów. Podawanie amunicji może odbywać się z prawej lub z lewej strony. Lufa jest szybko wymienna, chłodzona powietrzem i chromowana wewnątrz, którą wyposażono w rękojeść ułatwiającą przenoszenie oraz wymianę. Karabin kalibru 12,7 mm osiąga długość całkowitą przekraczającą 1,5 metra. Jego masa wynosi 25 kg, z czego 9 przypada lufie. Uniwersalna podstawa trójnożna dodaje około 55 kg. Prędkość początkowa pocisku osiąga 880 m sekundę. Szybkostrzelność mieści się w granicach od 700 do 800 strzałów na minutę. Skuteczny ogień prowadzony może być do odległości 1,5 km w przypadku celów naziemnych i nawodnych oraz do 2 km wobec celów powietrznych. Maksymalny zasięg to 2200 m. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w zwalczaniu siły żywej przeciwnika, lekko opancerzonych pojazdów nisko lecących obiektów powietrznych oraz celów nawodnych. Broń może być instalowana na różnych podstawach od słupkowych i czołgowych, przez obrotnice po trójnogi uniwersalne i naziemne. W taki karabin uzbrojone są polskie okręty bojowe, między innymi fregaty Płaski i Kościuszko, niszczyciele min, okręty rakietowe oraz korweta Ślązak, a także okręt dowodzenia Ksawery Czernicki.